dzisiejszej kawie z Mikrutem porozmawiamy sobie o 6 błędach, które bardzo często popełniają uczniowie i błędy te uniemożliwiają im skuteczną naukę języka obcego, w szczególności języka angielskiego. I jest to 6 błędów, które są jakby rozszerzeniem odcinka, który nagrałem dokładnie, no może nie dokładnie, ale tak z rok temu, jak byliśmy z Olą na Maderze, tutaj wysyłam Wam linka. Na YouTubie będzie to 38 odcinek kawy z Mikrutem, w którym opowiadam o 12 błędach, jakie najczęściej popełniają uczący się języków obcych i błędy te uniemożliwiają im skuteczną naukę. Ja swoją kawkę już mam, mam nadzieję, że Ty też już swoją masz. Jak w każdy piątek, co tydzień o 9:15 spotykam się z Wami przy małej czarnej kawce i rozmawiamy sobie o nauce języków. Sprzedaję Wam różne fajne triki, które możecie zastosować podczas uczenia się języków obcych, a w szczególności języka angielskiego, ponieważ od 2011 roku działam w biznesie edukacyjnym, prowadzę szkołę językową, od 2014 roku pod marką Co ludzie powiedzą i jako jedyna szkoła w Polsce uczymy w całkowicie na kursach ogólnych i trochę też biznesowych przez skojarzenia, co pozwala Ci zapamiętać do 50 słów w ciągu godziny, nawet przy drobnej wprawie. Jeżeli uczysz się języka obcego, prawdopodobnie popełniasz ten błąd, który popełnia 90% uczących się, jak wykazały badania. Porównywanie się z innymi. Jeżeli czujesz, że utknąłeś w pewnym momencie, na jakimś etapie swojej podróży nauki, w nauce języka obcego, czujesz się taki zdemotywowany, nie widzisz postępów tak szybko jak inni, pozwól, że Ci coś powiem. Porównywanie się do innych jest jednym z największych błędów, jakie możesz popełnić. Dlaczego? Ponieważ wszyscy mamy różne style nauki, mamy różne cele i różne rodzaje motywacji. Każdego motywuje coś innego i to jest okej, to jest w zupełności w porządku. Wszyscy jesteśmy inni i to właśnie czyni nas wyjątkowymi, to czyni nas ludźmi i to czyni nas czymś innym niż sztuczną inteligencję. Zamiast porównywać się z innymi, skup się na własnych postępach i na własnych osiągnięciach. Jesteś na swojej własnej drodze i powinieneś być dumny z tych postępów, które właśnie zrobiłeś. Nie porównuj się z innymi, zamiast tego powinieneś porównywać się ze sobą, ale w dniu poprzednim. I to dotyczy nie tylko nauki języków obcych, ale też wszystkiego innego. Pamiętaj, że rozwój to jest taka metoda drobnych kroczków. Nie możesz traktować rozwoju jako sprintu. Traktuj to jako maraton. Codziennie troszeczkę więcej, codziennie troszeczkę lepiej. Jeżeli będziesz o te 0,5% czy o 1% lepszy dzisiaj niż byłeś wczoraj, to za rok będziesz 365% lepszy niż jesteś dzisiaj, ok? Także niech Wam to przyświeca. Porównywanie się do innych może być kuszące, zwłaszcza gdy widzisz, jaki postęp zrobili inni lub jak szybko osiągają płynność językową. I jest to zupełnie naturalne, jeżeli człowiek chce mierzyć swoje postępy miarą innych, porównując się do innych. No, tego też uczą nas w szkole, że Jasiu zdobył 5, a ty tylko 3, dlaczego 3? I to jest pompowane w nas od samego, od małego. I nasi rodzice w nas to pompowali i nauczyciele, ale tak działa właśnie ten nasz upośledzony polski system szkolnictwa. Pamiętaj też, że każdy uczy się w innym tempie. Porównywanie się do innych może wtedy być demotywujące, jeżeli porównujemy się z innymi. Także jeszcze raz powtarzam, skup się na własnych postępach i świętuj własne zwycięstwa. Każdy ma swoją inną drogę. Nie da się kontrolować tego, jak szybko się uczymy, ponieważ każdy ma troszeczkę inne predyspozycje. Tutaj też zaraz ktoś może powiedzieć, że no, bo ma ktoś talent językowy albo nie ma talentu językowego. Guzik, prawda, nie ma czegoś takiego jak talent językowy. Jak pogrzebiecie w moich filmikach na YouTubie, to też znajdziecie obalenie tego mitu talentu językowego. Nie istnieje coś takiego jak talent językowy. To jest po prostu... To są po prostu wysiedzone tak zwane dupogodziny na nauce spędzone na rozwijaniu własnych umiejętności. I to, że każdy ma swoją drogę, to jedyne, co możesz kontrolować, to własne poświęcenie i własny wysiłek. Nie możesz kontrolować tego, jak szybko się uczysz, bo każdy ma inaczej ukształtowany mózg, inaczej ukształtowane połączenia neuronowe. Możesz kontrolować własny wysiłek, własne poświęcenie, więc szlifuj to wszystko, bądź zaangażowany i skup się przede wszystkim na swoich celach, ponieważ postęp wymaga czasu. Nie oczekuj, że staniesz się biegły z dnia na dzień. O tak, to tak nie działa. To jest maraton, a nie sprint. Nie przestawaj wkładać pracy w to, co robisz, a na pewno osiągniesz swój cel. I wysiłkiem i pracą zrobisz postępy. Nic nie przychodzi o tak o. Wszechświat, że tak powiem, tak nie działa. Wszechświat działa w ten sposób, że daje ci coś za coś. Więc nie możesz prosić, powiedzmy, o, ale by było super, chciałbym się nauczyć języka obcego w ciągu roku, być płynnym.
No i na tym się skończy. No nie, musisz coś dać od siebie. Musisz, taki pro tip, napisz sobie, co jesteś w stanie poświęcić w zamian za to, że będziesz płynnie mówić w języku angielskim. Jesteś w stanie poświęcić na przykład, nie wiem, 20 minut dziennie, czy 3 godziny w tygodniu, czy jesteś w stanie poświęcić słuchanie podcastów, wideoblogów i tak dalej w drodze do pracy, czy w drodze na uczelnię. Nie zniechęcaj się, nie poddawaj się zbyt łatwo, dasz radę i jesteś zwycięzcą. Jak to klasyk mówił kiedyś. Dobra. Jednym z błędów, jakie najczęściej popełniają uczący się języka obcego, to jest brak równowagi w zakresie umiejętności. Podczas nauki języka obcego ważnym jest to, żeby pamiętać, że wszystkie umiejętności językowe są równie ważne. To nie jest tak, że możemy sobie olać na przykład, nie wiem, pisanie, jak chcemy tylko mówić. Pisanie też nam się kiedyś przyda, na przykład jeżeli trzeba będzie z kimś poczatować na jakimś Tinderku, nie? Albo napisać maila do swojego przełożonego w zagranicznej korporacji. W tym momencie jest bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników z Polski, ponieważ Polacy są bardzo utalentowani, są wysoce wykwalifikowani i zagraniczni pracodawcy też szukają talentów właśnie w Polsce. I nauka języka obcego może ci ułatwić znalezienie pracy za granicą, co też pozwoli ci się uniezależnić od złotówki i zarabiać więcej dzięki temu, że będziesz pracować za granicą i zarabiać na przykład w dolarach albo w funtach albo w euro. Więc wszystkie językowe umiejętności są ze sobą powiązane i wzajemnie się wspierają. I to oznacza, że nie możesz opanować języka obcego, skupiając się tylko i wyłącznie na jednym aspekcie lub na jednej umiejętności. I to bardzo częstym takim błędem jest, jak uczniowie mówią, ja sobie będę czytać i tak nauczę się języka obcego. No nie. Jeżeli chcesz mówić w języku obcym, no to zgadnij, musisz zacząć mówić. Nie nauczysz się języka mówionego, czytając książki. No nie, to tak nie działa. Oczywiście czytanie ci pomoże przyswoić pewne struktury, zautomatyzować powiedzmy coś. Jeżeli czytasz i czytasz i czytasz, przyswajasz tę informację wejściową, że tak powiem, bo to tak się nazywa input, language input. Jeżeli przyswajasz ten language input, to w pewnym momencie zaczniesz też produkować poprawne struktury gramatyczne. I tak właśnie działają konwersacje u nas, co ludzie powiedzą. Daję wam do przeczytania jakieś coś, fragment czegoś, wy to czytacie i później sobie na zajęciach rozmawiamy o tym i używamy słownictwa i struktur właśnie z tego tekstu. I przez to, że używamy tych struktur w mowie, to one jeszcze bardziej się utrwalają, a potem dostajecie krzyżówkę, potem dostajecie jakiś quiz, potem dostajecie jakieś zadanie do uzupełnienia czy dopasowania definicji. W ten sposób rozwija się i mówienie, i czytanie. Można na przykład napisać krótkie streszczenie takiego artykułu, przez co będziesz rozwijać umiejętności pisania. I właśnie ten brak równowagi w umiejętnościach językowych jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez uczących się języka. Pamiętaj, że bez solidnych podstaw we wszystkich tych obszarach, czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie, możesz mieć problemy z efektywną komunikacją lub zrozumieniem rodzimych użytkowników języka, bo nie możesz nauczyć się też mówić, jeżeli nie słuchasz, bo okej, będziesz produkować, ale nie będziesz mieć pojęcia co ktoś do ciebie mówi, bo nie będziesz rozumieć ze słuchu. Twój mózg nie będzie przyzwyczajony do przyswajania treści mówionych. Nawet jeśli myślisz, że jedna umiejętność będzie ci potrzebna bardziej niż inne, no to ważnym jest to, aby zachować taką równowagę pomiędzy wszystkimi tymi umiejętnościami. Okej, błąd numer 3. A, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Chciałbym wam się jeszcze pochwalić, ponieważ w grudniowym numerze Forbesa na ostatniej stronie, albo pierwszej od końca, ja to zawsze mówię, lubię mówić, że pierwszej od końca, bo nie wiem jak wy, ale ja to zawsze z gazety czytam o tak, przeglądam, więc w sumie na pierwszej stronie od końca znajdziecie wywiad ze mną, w którym opowiadam, o bardzo proszę, o tak, w którym opowiadam o tym, jak firmy mogą sobie poradzić z dwoma problemami. O takim jednym panaceum, powiedzmy, które pomogłoby rozwiązać oba problemy firmy: zatrzymania pracowników, wysoce wykwalifikowanych pracowników oraz pozyskania większej liczby klientów spoza granic Polski czy nawet Europy. Także polecam wam najnowszy numer Forbesa i wywiad ze mną. To już jest chyba trzeci czy czwarty wywiad w Forbesie, także czysta przyjemność, że tak powiem. Jak będziecie w InMedio, to zapraszam do lektury, do zakupów. W Empiku chyba też będzie. Dobra, błąd numer 3.
Jednym z najczęściej popełnianych błędów, które zauważam wśród uczniów języka angielskiego, jest to, że niewystarczająco dużo ćwiczą. Pamiętaj, że nauka języka wymaga dużo praktyki, a bez regularnych ćwiczeń może być trudno osiągnąć postępy. Bez takich regularnych ćwiczeń to tak samo jest jak na siłowni. Idziemy na siłownię, jeżeli pójdziemy raz w tygodniu, raz na tydzień, a potem później zrobimy sobie przerwę przez 2 tygodnie i potem znowu wrócimy, no to sami możecie sobie odpowiedzieć, jakie mogą być rezultaty takiego postępowania. Pamiętaj, żeby spróbować wyznaczyć sobie czas każdego dnia lub tygodnia na pracę nad swoimi umiejętnościami językowymi lub znaleźć sposób na włączenie takich ćwiczeń językowych do codziennej rutyny. I to może być na przykład słuchanie podcastów w języku obcym w momencie, gdy jedziesz do pracy, albo w momencie, gdy jedziesz na uczelnię, idziesz pobiegać, idziesz na siłkę. Zamiast przyjmować treści w języku polskim, przyjmuj treści w języku obcym, w tym, którego się akurat uczysz. Ja jak rano skończę poranną toaletę, to słyszę, jak Ola się zamieniamy łazienką i słyszę, jak Ola sobie włącza na Facebooku, nie na Facebooku, tylko na YouTubie filmiki po francusku, bo uczy się też francuskiego i mówi, tak ostatnio właśnie rozmawialiśmy, że jak słucha czegoś po angielsku, no to może słuchać na takie bardziej zaawansowane tematy, typu na przykład ostatnio oglądała relacje z jakiejś podróży, grupka podróżników zrobiła prezent jednemu członkowi grupy i wybrali się na wspinaczkę po jakiejś nigdy nieodwiedzonej przez kogoś piramidy gdzieś w Ameryce Południowej. No więc jest w stanie zrozumieć to po angielsku, no bo w języku angielskim jest biegła. Natomiast w języku francuskim, gdyby miała coś takiego obejrzeć, to na pewno mówi, by tego nie zrozumiała. Dlatego ogląda o kosmetykach i torebkach, no bo to są takie rzeczy, które gdzieś tam z kontekstu jest łatwo wyłapać i to są też słówka, które gdzieś tam już zna, potrafi, rozumie. Także wy też możecie spróbować czegoś takiego w momencie, jak nie wiem, myjecie zęby, czy bierzecie prysznic, włączcie sobie filmik na YouTubie, który pokrywa się z waszymi zainteresowaniami w języku obcym. I zawsze tutaj powtarzam jak mantrę, spróbujcie obejrzeć to bez napisów, potem z napisami w języku angielskim, żeby sprawdzić, czy zrozumieliście to, co oglądaliście bez napisów, potem z napisami w języku polskim, jeżeli takie są, żeby sprawdzić, czy zrozumieliście to, co było w napisach w języku angielskim i potem znowu kolejny raz bez napisów, żeby ponownie utrwalić to, co już poznaliście. I zobaczycie, jak bardzo wasze umiejętności słuchania poszybują w górę. To jest niesamowite i to wiele moich uczniów to mówi. Mówią tak, Mikrut, miałeś rację, to tak rzeczywiście działa. Okej, okay. No to tak, to generalnie to, że nie ćwiczycie wystarczająco dużo, może być spowodowane też tym, że nie znaleźliście ćwiczeń, które by was interesowały. Jeżeli coś jest nudne, no to nasz mózg to od razu usuwa i nie chce mieć z tym nic wspólnego. Pamiętajcie też, że mózg ludzki zawsze idzie na skróty. Mózg ludzki uwielbia chodzić na skróty i załatwianie rzeczy jak najprostszym sposobem. Jeżeli dane ćwiczenie nie sprawia ci przyjemności, albo sposób, w jaki ćwiczysz, nie sprawia ci przyjemności, bardzo trudno jest utrzymać motywację i zaangażowanie w naszej podróży w odkrywaniu języka obcego. I ważne jest dlatego to, żeby znaleźć ćwiczenia i tematy, które rzeczywiście nas interesują i wtedy jest najbardziej prawdopodobne, że będziecie się ich trzymać i robić postępy. Możecie też znudzić się bardzo często, uczniowie też nudzą się samym procesem nauki. Wiecie, przeglądanie list słówek, używanie takich fiszek, że macie po polsku, po angielsku, to jest bardzo słabe. Czy czytanie takich krótkich historyjek na tematy jest takie znikąd wzięte, które w ogóle nas nie interesują i nie wiadomo, o co chodzi. Co nas interesuje, to jak Jasio gdzieś tam, nie wiem, upolował motylka, jak był małym chłopcem. No, rubbish, nie? Więc spróbujmy znaleźć takie materiały, które nas interesują i które pomogą nam komunikować się z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach. Więc jeżeli interesujemy się sportem, to oglądajmy takie materiały, które nam pozwolą mówić o sporcie w języku obcym. Okay? Też takim błędem tutaj tak trochę na marginesie to dam, bo w sumie nie wiem, do czego by to można było zakwalifikować, ale bardzo często uczniowie nie wiedzą, co powiedzieć na dany temat. Więc jeżeli masz się wypowiedzieć na temat, ostatnio właśnie tak zauważyłem, robiliśmy artykuł o tym, jak zwierzęta śnią, czyli było coś troszeczkę o budowie mózgu, troszeczkę o tym, jak koty się zachowują, że tam naukowcy znaleźli jakiś obszar mózgu, który odpowiada za częściowy paraliż podczas snu, dlatego jak śpimy, to leżymy, a nie biegamy i lunatykujemy. No i niektóre pytania, które ja tam ułożyłem do tego tekstu, były takie, że uczniowie odpowiadali, nie wiem, nie mam pojęcia.
No i to był koniec dyskusji, było po prostu nie wiem, nie mam pojęcia, bo nie wiemy, co odpowiedzieć na dany temat. I to też pokazało mi, że akurat to dane pytanie było źle sformułowane, było źle zadane i powinno być zadane w troszeczkę inny sposób. Jak można naprawić to, jeżeli korzystamy z materiałów, które nas nie do końca interesują? Tak jak już wspominałem, znajdźmy materiały, które nas interesują, ale możemy też dołączyć do grupy na Facebooku, która oscyluje wokół danego tematu. Jeżeli interesujemy się na przykład sportem, dołączmy do grupy na Facebooku kibiców danej drużyny sportowej. A potem sobie możemy znaleźć jakiegoś kibica i sobie z nim poczatować. Albo na Facebooku, albo na FaceTime'ie. Możemy sobie znaleźć partnera do konwersacji, możemy komentować razem mecze, możemy razem je oglądać i tak dalej, i tak dalej. No tutaj tak naprawdę sky's the limit, okej? Wśród swoich uczniów zauważam, że jednym z najczęściej popełnianych przez nich błędów jest zbytnie poleganie na tłumaczeniu. I chociaż tłumaczenie może być bardzo użytecznym narzędziem, to ważne jest, aby ćwiczyć używanie języka w kontekście i próbować myśleć w języku docelowym. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z powodów, dla których uczniowie zbyt polegają na tłumaczeniu z polskiego na angielski, czyli najpierw musisz wymyślić, co powiedzieć, potem musisz to sobie ułożyć w głowie po polsku, potem to musisz przetłumaczyć na język angielski, pomyśleć, czy rzeczywiście to dobrze brzmi i dopiero potem coś wypowiedzieć w języku angielskim. Zobaczcie, jak dużo czasu na to schodzi. I dlatego tracimy wiarę, uczniowie tracą wiarę w swoje umiejętności językowe, ponieważ zanim coś już wykrztuszą z siebie, to tak naprawdę już nasz rozmówca tak patrzy na zegarek i mówi, dobra, to ja będę leciał, nie? I to jest ten brak zaufania do własnych umiejętności językowych. Tłumaczenie może być kulą u nogi, która jednak pomaga zrozumieć język, ale może uniemożliwić ćwiczenie i doskonalenie własnych umiejętności, ponieważ zbyt będziemy polegać na różnego rodzaju translatorach. I też mówi się, że sztuczna inteligencja wyprze naukę języków obcych, ponieważ tak naprawdę będzie można sobie wziąć tylko telefon i nagrać tego kogoś, kto coś mówi, posłuchać, potem nagrać i dać komuś, żeby odsłuchał. Ale zobaczcie, jak to upośledza interakcję międzyludzką. Ile czasu musi minąć, zanim wypowiemy, zanim się porozumiemy, prawda? A czasami nie ma na to czasu. Jeżeli na przykład jedziemy do, nie wiem, kraju, w którym nie mówią po angielsku, do Maroka. Byliśmy w Maroku, mieliśmy problem z porozumieniem się po angielsku kilka lat temu, bo tam większość ludzi posługuje się biegle językiem francuskim. I tutaj faktycznie doświadczyliśmy takiej bariery językowej i nie mogliśmy jej pokonać, bo oni po prostu, no nie mówimy po angielsku, koniec, nara. I albo mówisz po francusku, albo po arabsku, albo sorry memory. No to w takich sytuacjach okej, ale pamiętaj, że językiem angielskim mówi kilka milionów ludzi na całym świecie i jest takim najbardziej popularnym językiem, więc warto by było przynajmniej tego języka angielskiego się w miarę nauczyć tak, żeby można było w miarę komunikatywnie się nim porozumiewać. Aby zrobić postępy w nauce języka i nie polegać zbytnio na tłumaczeniu, należy stawiać sobie pewnego rodzaju wyzwania, aby używać języka samodzielnie i starać się myśleć w języku angielskim, przecież w innym języku docelowym, tak często jak to możliwe. Na przykład, jak jedziemy samochodem, gadajmy do siebie. Tutaj można powiedzieć, okej, no ale mówiłeś, że myśleć w języku docelowym. Tak, myśleć tak, ale to dzięki myśleniu w języku docelowym nabędziemy umiejętności myślenia w języku docelowym. Co jest też spoko, ale nie nabędziemy umiejętności wysławiania tych myśli w języku docelowym. Ja pamiętam, jakie miałem problemy, jak uczyłem się niemieckiego na studiach, to ja w myślach potrafiłem powiedzieć wszystko. A jak przyszło już na egzaminie co do czego, ja myślałem, że byłem bardzo dobrze przygotowany, no bo przecież w myślach wszystko sobie poukładałem, wszystko potrafiłem powiedzieć, a jak przyszło co do czego, to było nie? Więc to jest bardzo ważne, żeby nie mylić myślenia w języku obcym z mówieniem w języku obcym. Innym powodem, dla którego uczniowie polegają zbytnio na tłumaczeniu, jest brak wystarczającej ekspozycji na język. I to jest to, o czym mówiłem przed chwilą, czyli właśnie słuchanie różnego rodzaju audycji, podcastów, oglądanie YouTube'a w języku docelowym, czyli właśnie ta ekspozycja na język, czy nawet czytanie artykułów. Bez kontaktu z autentycznymi materiałami i rodzimymi użytkownikami języka bardzo trudno nam będzie zrozumieć, w jaki sposób język jest używany w rzeczywistych sytuacjach. I tak jak oglądamy sobie takiego YouTube'a, w którym jakiś influencer czy influencerka z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów używa języka, to jesteśmy w stanie nauczyć się pewnych zwrotów, pewnych takich fixed phrases. I pamiętajcie, że języka najlepiej uczyć się zwrotami i kolokacjami, a nie pojedynczymi słówkami. Więc pamiętaj, żeby wystawiać się na autentyczne materiały, ćwiczyć używanie języka w kontekście.
Błąd numer 5. Jednym z najczęściej popełnianych błędów, które zaobserwowałem u swoich uczniów podczas procesu nauki języka obcego, tutaj angielskiego, jest brak cierpliwości dla siebie. Pamiętaj, że nauka wymaga czasu i wysiłku, a postępy nie zawsze idą liniowo, nie zawsze są liniowe. Ważne jest więc, by być cierpliwym wobec siebie i świętować takie swoje małe zwycięstwa. Czyli na przykład jak nauczymy się już 20 czasowników nieregularnych, to kupujemy sobie pizzę, nie? I niech ta nagroda będzie czymś takim, na co będziemy cały dzień, czy tam cały tydzień czekać, że kupię sobie pizzę tylko wtedy, jak nauczę się 20 nieregularnych. A swoją drogą mamy, jak wejdziecie na stronkę mnemobrazki.pl, to tam znajdziecie fiszki do szybkiego zapamiętywania czasowników nieregularnych. Możecie też trafić do sklepu przez po prostu naszą stronę coludziepowiedzą.co. I te fiszki pomogą Wam szybciej nauczyć się 50 czasowników nieregularnych metodą skojarzeń oraz rymu i rytmu. Tam są takie rymowanki ze słowami kluczami, które pomogą Wam szybciej zapamiętać czasowniki nieregularne, 50 czasowników nieregularnych. Ok. Więc tak jak już wcześniej wspominałem, nauka języka wymaga cierpliwości, wysiłku i trzeba ją traktować jak maraton, a nie jak sprint. Trzeba być cierpliwym wobec siebie, ponieważ nauka to tak naprawdę zmiana nawyków w naszym mózgu, a zmienić nawyk jest bardzo, bardzo ciężko. Podobno zrobienie w sobie nawyku zajmuje około miesiąca, tak mniej więcej, chyba 21 a 28 dni. Potrzeba nam dużo ekspozycji na słuchanie, na czytanie, a w końcu też mówienie, aby stworzyć nowe nawyki. A nauka języka to jest kwestia po prostu tworzenia nowych nawyków. Jaki może być powód dla tego, że uczniowie są niecierpliwi wobec siebie? Przede wszystkim to jest wyznaczanie sobie nierealistycznych celów i oczekiwań. Pamiętajcie, że wasze cele muszą być smart, czyli muszą być takie mierzalne, osiągalne i osadzone w czasie, między innymi. Ważne jest, aby te cele również były realistyczne. Jeżeli wyznaczymy sobie cel, że do końca roku będę biegle mówić w języku angielskim na poziomie C1, a jestem na poziomie A1, no to come on. To nie wiem, co by się musiało stać, to byście musieli codziennie po kilka godzin rzeczywiście uczyć się tego języka, ćwiczyć, konwersować, rozwiązywać różne zadania, pisać maile i tak dalej, czyli poświęcić tak naprawdę cały rok własnego życia, żeby przejść z A1 do C1 i tak nie jestem do końca pewien, czy by się to Wam tak udało przez 4 poziomy przeskoczyć. Także cele muszą być realistyczne i pamiętajcie, że najlepsza jest taka metoda drobnych kroczków, czyli nie, że do końca tygodnia nauczę się wszystkich czasowników nieregularnych, tylko do końca tygodnia nauczę się 10 czasowników nieregularnych, a potem do końca następnego tygodnia kolejnych 10 czasowników nieregularnych, tak jak wspominałem na początku. Pamiętaj, żeby każdego dnia być o te 0,5% lepszym niż byłeś wczoraj. I to jest właśnie ta metoda takich małych kroczków. Musisz zdać sobie sprawę, że postępy w nauce wymagają czasu. Jeżeli postawisz sobie cel, który jest nierealistyczny, lub oczekujesz, że ta biegłość przyjdzie z dnia na dzień, to staniesz się sfrustrowany, zdemotywowany i nigdy nie zobaczysz konkretnych rezultatów. Łyczek kawy. Ok, i ostatni błąd. Jednym z najczęściej popełnianych przez uczniów błędów w procesie nauki języka obcego jest zbyt łatwe poddawanie się. Pamiętaj, że nauka języka obcego to jest wyzwanie, to jest proces trudny, ale też satysfakcjonujący. Ważnym jest więc, aby pozostać zmotywowanym i wytrwałym, nawet gdy napotykamy pewne trudności. I jeżeli masz ochotę poddać się w pewnym momencie podczas swojej podróży w nauce języka obcego, to uświadom sobie, że jeżeli się poddasz, to zaprzepaścisz wszystko, co już do tej pory udało Ci się osiągnąć. Zbyt łatwe poddawanie się jest dość częstym błędem. Bardzo często też uczniowie nie mają jasnego planu. I tutaj możemy przywołać te cele, które muszą być smart, czyli osiągalne, realistyczne i tak dalej. Brak jasnego planu, brak strategii może spowodować trudności w utrzymaniu koncentracji, motywacji, może łatwo zniechęcić, ponieważ nie będziemy widzieć natychmiastowych rezultatów, nie będziemy widzieć, dokąd zmierzamy. To tak jakby wybrać się w podróż, zapakować plecak i wyjść z domu. No dobra, ale musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy, gdzie idziemy. Musimy wiedzieć, gdzie dojdziemy w ciągu najbliższych 12 godzin, gdzie będziemy w ciągu najbliższych dni, tygodni i tak dalej. Więc też potrzebujemy, tak jak w planowaniu podróży, tak w planowaniu nauki języka obcego, potrzebujemy pewien konkretny plan. Gdzie chcemy być, w jakim określonym czasie. Również poddanie się przez uczniów może być spowodowane brakiem
takiego wsparcia, systemu wsparcia. Nauka języka obcego może być doświadczeniem samotnym i łatwo też wtedy jest się zniechęcić, jeżeli nie mamy do kogo zwrócić się o pomoc lub zachętę. I dlatego tutaj bardzo Was zachęcam do dołączenia do naszej grupy na Facebooku Angielski przez Skojarzenia. To jest ta grupa, w której jest tam ponad 9,5 tysiąca osób już. Jest to taka grupa, w której możecie śmiało napisać o swoim problemie, jaki macie, jaki masz z nauką języka obcego. Możesz się o coś zapytać, jeżeli masz problem z zapamiętaniem jakiegoś słówka, bo w sumie po to początkowo powstała ta grupa. Jeżeli masz problem z zapamiętaniem jakiegoś słówka, napisz posta, a ktoś odpisze ci i wymyśli skojarzenie do tego. Bardzo często robimy też wyzwania. Jest jakieś słówko napisane. No, dziękuję Ci bardzo, Szymku. Jest jakieś słówko napisane i ja wymyślam do tego skojarzenie, albo też członkowie grupy wymyślają do tego skojarzenie, a potem wybieramy najlepsze skojarzenie i rysujemy to, nasza rysowniczka to rysuje i to jest taka jakby nagroda dla Was za wymyślenie skojarzenia, to, że właśnie Wasze skojarzenie zostało przedstawione w formie graficznej. Także zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Angielski przez Skojarzenia. Okej, i pamiętajcie właśnie, żeby otaczać się takimi osobami, które również uczą się języka obcego, które mogą was wesprzeć. To nie muszą być osoby z Facebooka, to może być korepetytor, to może być nauczyciel lub po prostu właśnie grupa. Pamiętaj więc, żeby zbyt łatwo się nie poddawać. Szlifuj te swoje umiejętności, bądź zaangażowanym. Pamiętaj, że nauka języka to jest maraton, a nie sprint, a z czasem i wysiłkiem będziesz w stanie pokonać wyzwania związane właśnie z nauką języka i osiągnąć płynność. I z tym chciałbym zostawić Was na święta. Chciałbym Wam życzyć zdrowych, pogodnych, wesołych świąt i tak dalej, i tak dalej, tego, czego wszyscy sobie życzą. A tak ode mnie to chciałbym tylko powiedzieć, żeby ten nowy rok 2023 może niekoniecznie był lepszy, ale żeby przynajmniej nie był gorszy od tego, który był teraz. Także dzięki Wam serdeczne za ten wspólnie spędzony rok. W przyszłym tygodniu chyba się zobaczymy jeszcze, bo to nie będzie Sylwester. Jeszcze chyba. Nie wiem, muszę zobaczyć. Ale gdybyśmy się nie zobaczyli, to dziękuję Wam za ten cały rok, który spędziliście ze mną. Przeszliśmy przez bardzo dużo tych odcinków Kawy z Mikrutem. To jest 75. odcinek, czyli od 75 tygodni już spotykam się z Wami co tydzień, w każdy piątek o 9:15 i rozmawiamy sobie o nauce języków. A ja też wkrótce będę uruchamiał nowy kanał. To będzie biznesowy 5 o'clock i to będą takie, jak rano sobie pijemy kawkę, to o 17 będziemy sobie pili herbatkę, ale będziemy sobie rozmawiać o kwestiach takich stricte biznesowych. I pierwszym odcinkiem, jaki już szykuję dla Was, to jest odcinek o tym, jak przygotować swoją firmę na recesję, na kryzys, co można zrobić, takie 10 moich przemyśleń, porad, może nawet nie 10, może 5 zrobimy i podzielimy to na 2, no zobaczymy jeszcze, ale generalnie odcinek będzie o tym, jak przygotować swoją firmę, swój biznes na kryzys, także oczekujcie tego, biznesowy 5 o'clock już się gdzieś tam tworzy, już się robi, także myślę, że po świętach nagram pierwszy odcinek i na pewno Wam też dam znać tutaj na różnych social mediach, co ludzie powiedzą. A ja tymczasem z Wami się żegnam, dzięki serdeczne jeszcze raz, wesołych świąt, trzymajcie się, smacznej kawusi, miłego piąteczku, piątunia i do zobaczenia. Bye, bye, bye.